Witajcie kochani. Witam was bardzo serdecznie i zachęcam każdego z was, abyście zostali z nami przez chwilę. Posłuchali tego, co mamy wam do powiedzenia. Posłuchali świadectwa naszego życia. Świadectwa osobistego spotkania z Bogiem. Nazywam się Michał Korgol i przez 30 kilka lat mojego życia biegłem tak jak większość z was. Wydawało mi się, że Bóg, jeśli On w ogóle istnieje, to w ogóle nie interesuje się moim życiem. Że to jest jakiś starszy dziadek z długą, siwą brodą, który kiedyś posadzi mnie na kolanie, podsumuje moje uczynki, powie: Michałku, 90% uczynków miałeś dobrych, bilans masz dodatni, idziesz do nieba. Odkąd byłem małym człowiekiem, system tego świata cały czas powtarzał mi, że musisz to, musisz tamto. I ja chodziłem i żyłem zgodnie z tym, co mi wmawiano. Jako młody chłopak byłem prymusem w szkołach, kończyłem je z najwyższymi średnimi. Później przyjechałem do Warszawy realizować marzenia. Marzenia o tym, aby osiągnąć sukces, tak jak większość z was, którzy przekraczacie dzisiaj bramy tej uczelni. Marzycie o tym, aby być kimś, aby odnieść jakiś sukces. Ja również. Skończyłem z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Warszawskim i zacząłem budować dużą karierę. Byłem współwłaścicielem 200-osobowej kancelarii prawniczej w tym mieście. Kiedy wszyscy klepali mnie po plecach, podchodzili do mnie i mówili: Michałku, jesteś człowiekiem sukcesu. Zbudowałeś piękny dom, masz dużą firmę, osiągasz sukces, masz pozycję, realizujesz się na konferencjach. To prawda o mnie była taka, że ja doskonale wiedziałem, i wiecie, o czym teraz mówię, że jestem mistrzem świata w zakładaniu masek. Każdego dnia kogoś udawałem, w zależności z kim się spotykałem. Udawałem przed żoną, udawałem przed wspólnikami, udawałem przed rodziną. Cały czas wydawało mi się, że muszę udawać silnego człowieka, a tak naprawdę kiedy byłem sam, to nie wiedziałem, co będzie jutro, nie wiedziałem, co będzie dalej. Myślałem, że tylko w ten sposób uda mi się uzyskać, osiągnąć ten sukces i akceptację, której szukałem. Lubiłem się przeglądać w tym, co mówili inni, że jestem człowiekiem sukcesu. Ale właśnie wtedy dotarły do mnie proste słowa Ewangelii, tak jak do was teraz, że to wszystko nie ma znaczenia, że prawda jest taka, że Bóg tak pokochał świat, że 2000 lat temu Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. W pierwszej chwili wydawało mi się to dziwne. Przecież ja byłem intelektualistą, wykształconym humanistą. Poznałem prawidła funkcjonowania świata, gospodarki, ekonomii, wpływ historii, zjawisk socjologicznych. Ja to wszystko wiedziałem. Tak, muszę. Muszę. Zawsze było tak, jak 2000 lat temu Jezus chodził w ciele po ziemi. Zawsze było tak, że pierwsze rozpoznawały go te demony. Zawsze było w ten sposób. Jakbym dzisiaj zaczął tutaj taniec Hare Krishna, czy cokolwiek innego, ludzie bili mi brawo. Ale kiedy powtarzam po Jezusie, stworzycielu nieba i ziemi, temu, który siebie samego dał, aby uratować ludzi, to budzi wzburzenia. 2000 lat temu wyglądało to dokładnie tak samo. Dokładnie tak samo. Przyjaciele, w tym kraju chyba nie ma takiego człowieka, który nie słyszałby o Jezusie. Każdy coś słyszał, ale nie ma żadnego znaczenia, czy ty słyszałeś coś o Jezusie. Pytanie, które jest do ciebie, kim On dla ciebie jest? Kim dla ciebie jest Chrystus? Bo powiem wam, że przez 30 parę lat mojego życia, jak ktoś mnie pytał, mówiłem: tak, ja jestem wierzącym człowiekiem. Zdarzało mi się wpadać do kościoła, jak była jakieś wydarzenie, ale tak naprawdę Jezus nie był nikim w moim życiu. To był taki dziwny temat, Jego temat, temat Boga generalnie, bo nie chciałem, żeby kiedyś mnie ukarał, tak, nie chciałem się pomylić, ale tak naprawdę nie zajmował żadnej pozycji. Przyjaciele, wrócę do tego, co mówiłem. Kiedy usłyszałem te proste słowa Ewangelii, i usłyszałem, że są ludzie, którzy mówią, że spotkali Jezusa osobiście, ja stwierdziłem, że ja muszę to sprawdzić. Zacząłem wołać do Niego: Jezus, jeśli to prawda, jeśli Ty nie jesteś tylko jakimś obrazkiem, krzyżykiem, tylko Ty jesteś żywym Bogiem dzisiaj, tak? To ja chcę Cię poznać. To ja chcę Cię doświadczyć. Tak jak ci ludzie, których spotkałem i głosili mi pełną Ewangelię. Mówili, że Go poznali. Przyjaciele, kiedy ja szczerze w swoim sercu zawołałem do Niego,
natychmiast w środku mnie powstało coś, czego nie byłem w stanie wytłumaczyć. Silne przekonanie o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. Ja wiedziałem, że potrzebuję Jezusa. Wiedziałem, że zmierzam donikąd. Pamiętam, któregoś dnia zamknąłem się w łazience w moim domu, bo do końca nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Nie wiedziałem też, nie potrafiłem tego nazwać. Chowałem się też przed moją żoną. I pamiętam, usiadłem i zawołałem: Jezu, wierzę, że jesteś Bogiem. Przepraszam Cię, że tyle lat żyłem bez Ciebie. Wierzę, że zszedłeś na ziemię po to, aby mnie uratować. Że poszedłeś na krzyż z miłości do mnie, ze swojego wyboru. Wierzę, że zmartwychwstałeś. Wierzę, że jesteś dzisiaj w niebie. Przyjdź i mnie uratuj. Przyjdź i mnie uratuj, bo nie chcę udawać. Bo stałem się zakładnikiem tego kogoś, kogo udawałem. Wszyscy myśleli, że ze mną jest w porządku. Sukces, pieniądze, pozycja, sława. Ale ja wiedziałem, że tak nie jest. Przyjaciele, tego dnia, a było to około 7 lat temu, osobiście spotkałem się z Jezusem. Wyszedłem z tej łazienki jako zupełnie nowe stworzenie. Nie rozumiałem tego. Nigdy wcześniej nie brałem do ręki Biblii, bo wydawało mi się, że jest to książka dla słabych ludzi. Ale dzisiaj wiem, że tamtego dnia, oddając Mu swoje życie w wierze, narodziłem się na nowo. Kiedy Jezus 2000 lat temu chodził tu w ciele po ziemi, jedno z głównych Jego poselstw, które było skierowane do każdego człowieka, nie do wybranych, do każdego człowieka. Musicie narodzić się na nowo. Każdy człowiek. Któregoś dnia przyszedł do Niego taki poważany, zacny człowiek w Izraelu, faryzeusz o imieniu Nikodem, i mówi do Jezusa: Mistrzu, widzę, że czynisz wielkie rzeczy. O co w tym wszystkim chodzi? Przyszedł w nocy, bo się wstydził w ciągu dnia przyjść do Niego. Jezus mówi: Nikodemie, dopóki nie narodzisz się na nowo, nie wejdziesz do mojego królestwa. On mówi: ale jak? Ja mam prawie 70 lat. Jak człowiek w tym wieku może powtórnie wejść do łona matki? Jezus powiedział mu: nie rozumiesz. Dopóki nie narodzisz się z mojego ducha, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. Co się narodziło z ciała, jest ciałem. Co się narodziło z ducha, jest duchem. Przyjaciele, tak jak powiedziałem, nowe narodzenie jest dla każdego człowieka. W pewnym sensie Boga musisz sobie wybrać. Boga musisz sobie wybrać. On tak pokochał świat, że 2000 lat temu zszedł na ziemię, wziął winę i karę za twoje i moje bezbożne życie. On to wziął na siebie, ale pozostawił ci wolną wolę. Zostawił ci prawo wyboru. Ty decydujesz. Albo przechodząc teraz, śmiejesz się z tego, mówisz: jakiś wariat, opowiada jakieś dziwne rzeczy. Albo rozpoznajesz te słowa życia. Rozpoznajesz te słowa życia, które kieruję teraz tutaj. I odpowiadasz, tak jak ja, intelektualnie tego nie rozumiejąc. Zawołałem wtedy do Niego i odpowiedziałem: Jezus żyje dzisiaj. To jest żywy Bóg. Przyjaciele, to jest żywy Bóg. To jest żywy Bóg. Jezus wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. W tym świecie wartość Jezusa została sprowadzona do pustego sloganu, ale On żyje i chce każdego z was uratować. Miałem wszystko, co daje ten świat. Miałem pieniądze, pozycję i sławę. Ale byłem martwy. Byłem martwy. Byłem martwy. Co z tym zrobisz? Co z tym zrobisz? Powtórzę to pytanie. Kim dla Ciebie jest Chrystus? Kim On dla Ciebie jest? Za jakiś czas większość z was będzie zasiadała do wigilijnego stołu. Coś tam sobie zmówicie, coś tam opowiecie. Czy naprawdę myślicie, że to o to chodzi? Że to o to chodzi? 2000 lat temu na krzyżu Golgoty nastąpiła wielka wymiana krzyżowa. Jezus pokonał diabła, rozbroił nadziemskie władze, zwierzchności i panowania. Pokonał go. Jeśli dzisiaj jakiś człowiek doświadcza jakiejś choroby, jakiejś niemocy, to znaczy, że albo o tym nie wiedział, albo się na to godzi. 2000 lat temu Jezus wziął na siebie na krzyżu Golgoty każdą chorobę. Przyjaciele, nie jesteśmy tutaj tylko po to, aby wam opowiadać. Jesteśmy też po to, aby zaprezentować wam Boga dzisiaj. Jeśli ktoś z was jest chory, może masz, nie wiem, depresję, dzisiaj możesz wziąć swój cud. Dzisiaj możesz wziąć to, co wykonało się 2000 lat temu na krzyżu Golgoty. Wystarczy, że uwierzysz. Jeśli potrzebujesz modlitwy, podejdź do nas. Położymy na Tobie nasze ręce. Nakażemy chorobie w imieniu Jezusa, aby odeszła i będziesz zdrowy.
Każdą chorobę, nieważne, czy chodzi o nowotwór, czy chodzi o coś błahego. 2000 lat temu nastąpiła wielka wymiana krzyżowa. Wielka wymiana krzyżowa. Przyjaciele, dzisiaj, kiedy słuchacie tych słów, każdy z was teraz podejmuje decyzję. Właśnie teraz. Właśnie teraz podejmujesz decyzję, czy Jezus ma dla ciebie jakąś wartość, czy nie ma. Czy przechodzisz mimo, czy reagujesz na słowa życia, które płyną z tego poselstwa. Jesteśmy tutaj dla was. Jeśli chcecie porozmawiać, zachęcamy. Decyzja, ustanowienie Jezusa Panem i Zbawicielem swojego życia. Decyzja przez wiarę to najważniejsza decyzja, jaką każdy człowiek może podjąć tutaj na ziemi. Amen.